Krajobraz z Tobiaszem to wyjątkowy spektakl inspirowany jedynym biblijnym romansem, wsparty poezją Sergiusza Jesienina, Ewy Lipskiej, Anny Świerszczyńskiej, Haliny Poświatowskiej, Andrzeja Bursy, Rafała Wojaczka, księdza Jana Twardowskiego i księdza Jana Zielińskiego. Jest to opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, o miłości, o tym, czy jest przeznaczenie, czy nie. Odpowiedź, którą daje Biblia, jest zupełnie inna niż teksty, z którymi teksty współczesnych poetów, z którymi zderzyliśmy tę opowieść. Jak podkreśla reżyserka spektaklu, szczególnym jego elementem obok słowa jest ruch i taniec. Michał Nikolow przygotował znakomitą choreografię, żeby pokazać ten wymiar walki dobra ze złem, którego się nie da opowiedzieć w teatrze w sposób wiarygodny i nieśmieszny. 17 doświadczonych aktorów, duża scena, na której spotykają się słowo, muzyka, taniec, multimedia. Do tego niecodzienna aranżacja przestrzeni i wyjątkowe przesłanie. 4 lutego bardzo serdecznie zapraszamy, ponieważ to jest duże przeżycie dla nas wszystkich i czekamy na naszych widzów i na nowych odbiorców, którzy lubią dużą scenę. To jest ukłon w ich stronę, żeby przyszli nas zobaczyć na dużej scenie. Obrazy będą przepiękne. Ja lubię obraz w teatrze, budować scenę obrazami. Zwykle one były bardzo syntetyczne. No niedaleko odchodzę od mojego myślenia o teatrze, ale myślę, że to będą bardzo piękne obrazy, wypełnione przestrzenią, emocją, tańcem, miłością. Zapraszamy do bardzo pozytywnego spektaklu. Nie tak często robię takie. Na scenie zobaczymy między innymi Jacka Sawickiego i Barbarę Wierzbowską, oboje znanych ze zbrodni małżeńskich, a także debiutanta Marcina Kleszczewskiego. Na scenie pojawi się również reżyserka spektaklu Jolanta Hinc-Mackiewicz. Ciekawostką są rodzinne klany występujące w krajobrazie z Tobiaszem. Sawiccy, Jacek z synem Michałem, Kleszczewscy, Martyna z tatą Marcinem oraz Jolanta, Zofia i Gabriel Mackiewiczowie. Premiera 4 lutego o godzinie 17 w sali imienia Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. DKF 13 ma w Suwałkach już 30-letnią historię i wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem miłośników kina alternatywnego. Tegoroczny sezon pełen jest nowości. Co zobaczymy w pierwszym półroczu? Są to filmy z kin studyjnych, filmy, których czasem nie można nigdzie indziej obejrzeć i w tym roku bardzo w doborze staraliśmy się zapewnić filmy świeże. I tak pomiędzy innymi będziemy mogli też zobaczyć Przeżyć metodę Helbecka, Beksiński album wideofoniczny, czyli film o tematyce już znanej. Listę wyjątkowych propozycji otwiera prawdziwa perełka. Po ostatniej rodzinie fabule o Beksińskich rzecz zupełnie odmienna. Tutaj będziemy obserwować po prostu Beksińskich jako żywą taką komórkę społeczną. To oni występują i to jest film zmontowany z archiwalnych materiałów Zdzisława Beksińskiego. Kolejny interesujący obraz to Konstytucja. Ciekawa diagnoza społeczna. Myślę, że warto przyjrzeć się temu filmowi, warto go obejrzeć. Tam na dosyć niedużym poletku jest stłoczonych sporo problemów, które obserwujemy na co dzień. Stykamy się i z ksenofobią, ale i z tolerancją właśnie. W repertuarze znaleźli się też Biegacze. Ciekawy i budzący skrajne emocje film dokumentalny ze szkoły Wajdy, a także obraz Ja, Daniel Blake. Te wszystkie filmy, które będziemy mogli zobaczyć w tym pierwszym półroczu w dyskusyjnym klubie filmowym 13, naprawdę mają szansę wzbudzić szeroką i interesującą dyskusję i w tej dyskusji jednoczymy się, przeciwstawiamy się sobie, ale jesteśmy razem i w ten sposób konsumujemy kulturę. Paweł Bydelski nie ma wątpliwości, że tegoroczne propozycje zainicjują głębokie dyskusje i polemiki wśród miłośników 10 Muzy. Więcej szczegółów o propozycjach DKF 13 na stronach Suwalskiego Ośrodka Kultury. Myślisz Pablo Picasso i
I wiesz, że to nadzwyczajny temperament okraszony niespotykanym instynktem malarskim i rysunkowym. Oryginalne akwaforty, linoryty, seriografie ze słynnej teki Volarda z 1933 roku z cyklu Korrida i Bachanalie, litografie do Wojny i Pokoju oraz teki erotyków z 1969 roku. To wszystko na wyciągnięcie ręki w patio Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wernisaż wystawy zaplanowano na piątek 26 stycznia na godzinę 18. To znakomita okazja, by przekonać się, że Pablo Picasso to nie tylko ojciec kubizmu, że tak naprawdę niemożliwe jest sklasyfikowanie jego twórczości. Zaprezentujemy jego grafiki z różnych lat twórczości, począwszy od lat 30. po lata 50., 60. Są to z różnych tek grafiki inspirowane kobietą, aktami. Są to często akty, mitologią również, często tematyka mitologiczna przewija się w jego pracach. Oczywiście korrida, oczywiście tematy takie jak właśnie człowiek i wojna również, to też jest zasygnalizowane na wystawie taki temat. Dopełnieniem ekspozycji jest czarno-biała fotografia, portret artysty oraz oryginalny jego autograf. Wystawa będzie dostępna do 18 marca.